Jesienią 1942 roku armie Friedricha Paulusa i Georgija Żukowa toczą w ruinach Stalingradu morderczą walkę. Generałowie dostali rozkaz – zwyciężyć lub zginąć. Stalingrad. Część trzecia. Godzina chwały. Reżyseria Daniel Kamdamow. Stalingrad. Wrzesień 1942 roku. Niekończące się niemieckie bombardowania niszczą to, co jeszcze zostało. Ruiny dają schronienie głodującym mieszkańcom i niemal bezbronnym żołnierzom. Wciąż jednak napływają posiłki do obrony tych skrawków. Wasilij Grossman, korespondent wojskowego dziennika Czerwona Gwiazda, znajduje się w centrum walk. Odwaga jest tutaj zaraźliwa, tak jak może być tchórzostwo. Żyje się z godziny na godzinę, z minuty na minutę. Czeka się świtu. I co za ulga, kiedy nadchodzi wieczór. Trudno uwierzyć, że minął cały dzień. Aleksander Wert, dziennikarz BBC i Sunday Times, pisze: ten znaczek na mapie stał się centrum świata. Cały świat czuje, że tu właśnie ważą się losy wojny. Dla Stalina utrzymanie miasta noszącego jego imię to coś więcej niż kwestia ambicji. Wołgą transportowana jest ropa z Kaukazu na północ kraju. Stalingrad jest kluczowym portem przeładunkowym. Jeśli Wołga zostanie odcięta, kraj straci dopływ tlenu. 1000 kilometrów od Stalingradu. Stalin zwołuje w Moskwie sztab kryzysowy i wzywa generała Żukowa. Żukow należy do starej gwardii bolszewików, zahartowanej w walkach rewolucji i wojny domowej. Wierny reżimowi, uniknął czystek i zrobił karierę w latach 30. Żukow jest śmiałym strategiem, bezlitosnym dla swoich podwładnych. Jego gwiazda rozbłysła w czasie wojny. Zaczął jako strażak Stalina, w grudniu 1941 ratując Moskwę. Potem stał się jego najważniejszym rozmówcą o strategii działań na froncie. Po przyjeździe ze Stalingradu Żukow ma jasną wizję sytuacji. Opowiada: Stalin rozłożył mapę z rozmieszczeniem naszych dywizji i zaczął ją uważnie studiować. Wasilewski i ja odsunęliśmy się nieco na bok i półgłosem zaczęliśmy rozmawiać. To są półśrodki. Trzeba znaleźć inne rozwiązanie. Stalin natychmiast podniósł głowę. Jakie inne rozwiązanie? Generał Żukow przedstawia więc niezwykle odważny plan.
Nie chodzi o uratowanie Stalingradu, ale o zwabienie Hitlera w zasadzkę i zniszczenie największego zgromadzenia wojsk w Europie. Aby to osiągnąć, potrzebny jest czas na skoncentrowanie w rejonie Stalingradu co najmniej miliona żołnierzy, 20 tysięcy dział, 1000 czołgów i samolotów. Stalin i Żukow zakładają, że Armia Czerwona zdoła zaskoczyć wroga w jego najsłabszym punkcie, na skrzydłach. Cel? Otoczenie 6. Armii generała Paulusa. L'objectif? Encercler la 6e armée de Paulus. Stalin, przekonany, że to jedyna możliwa strategia, zatwierdza plan Żukowa. Kryptonim Operacja Uran. Żukow jest głównodowodzącym. Warunkiem powodzenia operacji jest absolutna poufność. Żadna informacja nie może wydostać się ze sztabu głównego. Żadna plotka dotrzeć do niemieckiego wywiadu. Pierwsze wyzwanie dla generała Żukowa. Zorganizować w tajemnicy przerzut ogromnej liczby żołnierzy. Przez kilka tygodni oddziały inżynieryjne i tysiące cywili naprawiają drogi i budują mosty. Tymi arteriami na stepy Stalingradu zostaną przewiezione oddziały i sprzęt. Wypełniamy nasz święty obowiązek wobec ojczyzny. Za 5 godzin przejedzie pierwszy pociąg. Generał Żukow wie, że przemysł pracujący pełną parą na potrzeby zbrojeń pomoże mu w przełamaniu potęgi technicznej Wehrmachtu. W warunkach przypominających więzienne produkuje się więcej czołgów, dział i karabinów niż w Niemczech. To są kobiety. Kobiety, dzieci, starcy. Galina, Wiera, Nadia, Andrzej, Misza czy Katia godzą się na życie galerników. Dla Niemców od komsomolców. Mieszkają w klitkach, dostają głodowe racje żywnościowe, pracują po 12 godzin. Każdy z nich ma ojca, brata albo syna na froncie. Drogi żołnierzu, złożyłem już 10 tysięcy karabinów maszynowych i będę ich robił wciąż więcej i więcej. Ten karabin jest 10-tysięcznym. Przesyłam ci moje największe życzenie. W Stalingradzie zasyp deszczem z ołowiu wszystkich tych szkopów. Radziecki karabin zawsze jest szczęśliwy, kiedy strzela do Szwabów. Żukow wymaga od nowych rekrutów doskonałego wyszkolenia. Dla tych młodych żołnierzy wielka wojna ojczyźniana jest nie tylko obowiązkiem wobec matki ojczyzny. Wiążą z nią także nadzieje na zmiany po wypaczeniach kolektywizacji, czystkach i terrorze, które dotknęły wszystkich grup społecznych. Jednym z tych rekrutów jest Yuri. Mam 18 lat. Jest nas 130 ochotników, takich jak ja. Mieszkamy wszyscy w jednym baraku. Musztra i ćwiczenia są na granicy wytrzymałości. Pomimo zmęczenia składamy i rozkładamy karabiny z zamkniętymi oczami. Ćwiczenia w terenie są trudne do zniesienia. Ciągle jesteśmy głodni. Oficerowie tłumaczą, że zaopatrzenie najpierw idzie na front, dla żołnierzy na pierwszej linii.
Zgadzamy się z tym i czekamy na naszą kolej. Któregoś dnia przyszedł oficer polityczny i czytał nam dziennik Czerwona Gwiazda z opisami heroicznej obrony Stalingradu. Te pogadanki przygotowują nas na poświęcenie dla matki ojczyzny. Umieraj, ale zabierz ze sobą chociaż jednego szkopa. Stalingrad, październik 1942 roku. Chaque jour, mètre par mètre. Każdego dnia obrona metr za metrem wykrusza się, ale nie poddaje. U boku żołnierzy są operatorzy i korespondenci wojenni, którzy budują legendę heroicznego Stalingradu. Gazety, radio i kroniki filmowe pełne są doniesień z frontu. Dla Jurija i jego towarzyszy broni nadzieja na zwycięstwo staje się całkiem realna. Plan generała Żukowa zakłada, że Armia Czerwona liczebnością przytłoczy wroga. Przetransportowanie miliona żołnierzy wraz ze sprzętem jest wielkim wyzwaniem dla kolei. Nowe dywizje zmierzają w kierunku stepów Stalingradu, ale nie znają miejsca docelowego. Szeregowy Jurij opowiada. Na stepie panuje ciemność. Słychać pomruki samolotów gdzieś na niebie, ale nie wiadomo, czyje to samoloty. Ziemię i niebo spowija ciemność, posępna i niepokojąca. Noc napełnia strachem. Hałasy budzą taką samą grozę, jak i cisza. Ciemności na północy są straszne. Żołnierze maszerują nocą, która chroni przed niemieckimi samolotami, a w dzień ukrywają się w lasach lub opustoszałych wsiach. Zwiększające się racje żywnościowe to znak, że front jest coraz bliżej. Nocne odgłosy silników docierają do niemieckich okopów. Informacja zostaje przekazana Hitlerowi, ale Führer nie wierzy, że Rosjanie mogą wystawić tak wielką armię. Stalingrad, listopad 1942 roku. Wołga zaczyna zamarzać. Strategia Czujkowa okazuje się skuteczna. Wróg coraz bardziej angażuje się w wojnę miejską. Zima zmroziła marzenia Niemców o podboju Azji. Dla żołnierzy Wehrmachtu przydział do Stalingradu jest synonimem okropnych warunków życia i morderczych walk, które nigdy się nie kończą. Rumuni, Włosi i Węgrzy, których pozycje rozciągnięte są na setkach kilometrów, szykują się na drugą zimę na froncie wschodnim.
18 listopada 1942 roku. Nocą generał Czujkow otrzymuje wiadomość z kwatery głównej. Kontrofensywa zaczyna się za 8 godzin. Uświadamia sobie, że cały czas był przynętą dla wroga. W odległości 100 kilometrów, w dońskich stepach, skoncentrowano 6 armii piechoty, ponad 500 czołgów, 8 tysięcy dział, korpusy kawalerii i 3 armie wojsk powietrznych. O świcie 500 000 żołnierzy gotowych jest do natarcia na rumuńskie skrzydło. Na 3 godziny przed rozpoczęciem operacji dowódcy ujawniają szczegóły oficerom. Rozkazy zostają przekazane do jednostek. Codzienny raport 6. Armii Paulusa jest krótki. Żadnych znaczących zmian na całym froncie. Zmniejszyło się oblodzenie Wołgi. O 7.20 dano sygnał. Cisza umarła. Lodowate powietrze pachnie śmiercią i rozgrzanym metalem. Dźwięk niesie się daleko. Odgłosy wybuchów słychać aż w Stalingradzie, oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów. O 8.50 działa milkną. Nagle rumuńscy żołnierze czują, że ziemia drży. Szeregowy Juri opowiada. Cały batalion skulony czeka na znak. Atakujemy. Biegniemy w kierunku rumuńskich okopów, wrzeszcząc jak szaleni, pod ogniem ich karabinów maszynowych. Ludzie padają jak muchy. Ale w końcu docieramy do okopów wroga. Nie ma rozkazów, strachu, tylko krzyk. Rumuni się poddają. 19 listopada wieczorem
armii generałów Rokossowskiego i Watutina. Robią wyłom długości kilkudziesięciu kilometrów na północnym skrzydle armii generała Paulusa. Oddziały pancerne armii czerwonej posuwają się na południe, w kierunku miasta Kałacz nad Donem. Celem jest otoczenie Niemców między Donem i Wołgą. Hitler, przebywający w swoim górskim domu w Berghof, upiera się przy zdobywaniu Stalingradu. Na przekór alarmującym nowinom podtrzymuje rozkaz ataku na miasto, które stało się jego obsesją. Tymczasem generał Paulus, pomimo paniki rumuńskich sojuszników, nie podejmuje żadnych radykalnych działań. Zła pogoda unieruchomiła jego samoloty. Nie ma też meldunków od wywiadowców. Postanawia więc grać na zwłokę. Ten błyskotliwy generał jest sztabowcem, a nie dowódcą frontowym, potrafiącym podejmować radykalne decyzje. Wykonuje tylko rozkazy Führera. To dlatego 19 listopada prowadzi niestrudzenie ataki na Stalingrad. Dopiero o 10 wieczorem zezwala na wycofanie części czołgów, które wesprą Rumunów. Nie rozszyfrował jednak celu Rosjan, zamknięcia go w okrążeniu. Nazajutrz, kilkadziesiąt kilometrów od miasta, generał Jeremienko zamyka południowy pierścień radzieckiego okrążenia w kierunku miasta Kałacz nad Donem. Wasilij Grossman relacjonuje: ostry zimowy wiatr sprawia, że twarze żołnierzy przybrały kolor czerwono-brązowy. Nie jest łatwo przy takiej pogodzie walczyć, spędzać na stepie długie godziny w lodowatym wietrze, który przenika aż do kości. Ale żołnierze niestrudzenie prą naprzód. To radosny dzień. Morale armii jest wysokie, bo trwa ofensywa na Stalingrad. Drogi usłane są ciałami zabitych i porzuconą bronią. Na nasze spotkanie nieustannie wychodzą grupy jeńców. Zimowy step stał się czerwony od krwi. Przednie straże Armii Czerwonej otrzymały rozkaz posuwać się najszybciej, jak to możliwe. 21 listopada generał Paulus zrozumiał wreszcie, że Rosjanie kierują się na Kałacz nad Donem. Zdobycie mostu ma zamknąć radziecką pułapkę. 22 listopada w ciemnościach i panującym zamieszaniu, dysponując dwoma czołgami i wozem rozpoznawczym zdobytym na Niemcach, porucznik Filipow myli czujność strażników i zajmuje most. Droga do połączenia radzieckich armii stoi otworem. Operacja Uran powiodła się. Dwudziesty drugi listopada 1942 roku.
Słynny operator Roman Carmen otrzymał zadanie sfilmowania rekonstrukcji tego połączenia armii. Stalingrad jest w centrum zainteresowania. Dzięki artykułom Grossmana, Simonowa i Ehrenburga oraz kronikom filmowym, Związek Radziecki śledzi z bliska przebieg tych wydarzeń. Aleksander Wert pisze: komunikat jest lakoniczny, ale wywołuje niesłychany efekt. Wszyscy powtarzają: naczalość. Zaczęło się. I doskonale wiedzą, co to oznacza dla losów wojny. Niemcy i Rumuni zamknięci w pierścieniu okrążenia szerokim na 30-50 kilometrów nie rozpaczają, chociaż 6 armii brakuje paliwa i amunicji. Hitler pisze do generała Paulusa: 6 armia jest tymczasowo okrążona, ale pana żołnierze muszą wiedzieć, że zrobię wszystko, żeby przyjść im z pomocą. Marszałek Hermann Göring proponuje otwarcie mostu powietrznego. Nigdy jeszcze w historii wojen nie zdołano dostarczyć paliwa, amunicji i żywności 300-tysięcznej armii, która znalazła się w okrążeniu. Pogoda na początku tej zimy 42 jest okropna. Gwałtowne wiatry, śnieg i lodowaty deszcz powodują liczne wypadki. Kiedy przychodzi przejaśnienie, niemieckie samoloty są łatwym celem dla dział radzieckiej obrony przeciwlotniczej. Dzień po dniu radzieckie myśliwce odzyskują kontrolę na niebie. Przy najlepszych warunkach most powietrzny dostarcza 512 ton ładunków tygodniowo. Potrzeby armii Paulusa wynoszą 700 ton dziennie, opowiada grenadier Hans. Od 22 listopada nasze racje codziennie są coraz mniejsze. Mamy nadzieję, że przed Bożym Narodzeniem wyrwiemy się z okrążenia. Wierzę, że Hitler dotrzyma słowa i wojna wkrótce się skończy. Tymczasem zdobyliśmy zapas skarpet i ociepliliśmy nimi nasze hełmy, żeby nam nie marzły głowy. Wraz ze zbliżającą się gwiazdką rosła pewność żołnierzy 6 armii, że Hitler wyśle im na ratunek jednego ze swoich najbłyskotliwszych strategów, marszałka von Mansteina. Son projet
Jego plan pod kryptonimem Burza Śnieżna zakłada przerwanie radzieckiego okrążenia na południu, co pozwoli otworzyć korytarz zaopatrzeniowy dla armii Paulusa i przetrzymać zimę. Wiosną 1943 Hitler zamierza ponowić próbę podboju pól naftowych. Bez ropy nie uda się prowadzić wojny. Le 12 décembre, 12 grudnia von Manstein rozpoczyna operację i po trzech dniach jego oddziały znajdują się już w odległości 50 km od celu. Dla Hansa i jego towarzyszy broni odgłos kanonady oznacza nadzieję. Manstein kommt. Manstein nadchodzi. Ale generał Żukow ma odpowiedź. Wbija się klinem w skrzydło bronione przez Włochów i zagraża bezpośrednio wojskom Mansteina. Dla niemieckiego stratega konieczne staje się wycofanie wojsk z Kaukazu. Oddziały Armii Czerwonej docierają aż do lotniska Tacińskaja, niezbędnego dla utrzymania mostu powietrznego. 23 grudnia Manstein zawiadamia Paulusa o niepowodzeniu operacji. Los 6 Armii jest przesądzony. Stalingrad. Grudzień 1942 roku. Od 16 grudnia fala syberyjskich mrozów paraliżuje Stalingrad. Lód pokrywa wszystko, ruiny, broń, twarze. Olej zamarza w karterach dział. Sprężyny w karabinach maszynowych pękają jak szkło. Fala zimna uniemożliwia działania wojenne. Wołga staje się przejezdna. Teraz jest drogą życia. Najpierw przechodzą nią ludzie, potem mogą jechać sanie, wreszcie ciężarówki. Brzeg rzeki zamienia się w dziwne obozowisko z ogrzewanymi budami, namiotami, domkami. Żołnierze mogą teraz przejść na drugi brzeg i wziąć prysznic. Wasilij Grossman opisuje: kiedy wchodzi się do kwatery, czuć pragnienie zatrzymania na zawsze tych odebranych przez wojnę chwil, jak z czasu pokoju. Na tej ziemi przeoranej pociskami, zmarzniętej, pokrytej gównem i przesiągniętej krwią, wszędzie słychać muzykę. Żołnierze znaleźli gdzieś gitarę. Pomyślałem, gdyby tak można było usłyszeć w tej zrujnowanej piwnicy moją ulubioną piosenkę. Тревожная черная стель пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила.
Wszyscy siedzieli w milczeniu. Te słowa i ta melodia znalazły tutaj niezwykły oddźwięk. To była dla mnie najsilniejsza emocja wojny. Grenadier Hans opowiada. Wieczorem 31 grudnia upiekliśmy konia, bez soli i przypraw. Wyobraźcie sobie smak tego zwierzęcia, który padł półtora miesiąca temu. Każdy dostał dodatkową porcję chleba i łyk francuskiego koniaku. Śpiewaliśmy, ale bez radości. Le 31 décembre, Hitler... 31 grudnia Hitler wysyła list do generała Paulusa i jego żołnierzy. W imieniu narodu niemieckiego przekazuję wam moje najserdeczniejsze życzenia. Wiem, w jak trudnym jesteście położeniu. Uczynię wszystko, co w mojej mocy, żeby wyrwać was z okrążenia. Z waszej stanowczości narodzi się najbardziej chwalebny czyn zbrojny w historii niemieckiej wojskowości. Adolf Hitler. Paulus odpowiada: Mein Führer, może być pan pewien, że my wszyscy, od generała do szeregowca, wytrzymamy, silni niezłomną wolą i przyczynimy się w ten sposób do ostatecznego zwycięstwa. Niemal w tym samym czasie Paulus wysyła depeszę do generała Zeitzlera, szefa sztabu armii lądowej. Armia wygłodzona i umiera z zimna. Nie mamy już ani amunicji, ani paliwa. Stalin czeka na zebranie owoców zwycięstwa. Ostateczny cios okrążonej armii niemieckiej ma zadać generał Rokossowski. Zaczyna się operacja Pierścień. Armia Czerwona nie wie, ilu żołnierzy znalazło się w okrążeniu. Wywiad wojskowy poważnie niedoszacował siły przeciwnika. Ocenia, że jest to 80 tysięcy żołnierzy, o połowę mniej niż w rzeczywistości. Rokossowski otrzymuje 218 tysięcy żołnierzy i solidne wsparcie czołgów, artylerii i lotnictwa. Ósmego stycznia Rokossowski stawia Paulusowi ultimatum. Szósta armia jest w agonii. Most powietrzny obiecany przez Hitlera jest już tylko iluzją. Grenadier Hans, nie mam już najmniejszej nadziei. Śpimy w norach pełnych robactwa i szczurów, które ogryzają nasze zamarznięte palce. Tutaj zrozumiałem znaczenie zdania: daj nam chleba powszedniego. Nie dostaję nawet kromki dziennie. Chleba. W tej konfrontacji dwóch wizji świata kapitulacja nie wchodzi w grę. W ciągu 10 dni wojska generała Rokossowskiego przesunęły się o 40 kilometrów. Niemcy walczą do ostatniego żołnierza.
22 stycznia. Niemcy tracą lotnisko w Gumraku. Ranni i oficerowie szturmują ostatnie odlatujące samoloty. Dla nich to jedyna szansa na wydostanie się z piekła. Dla tych, którzy zostali, ruiny miasta są jedynym schronieniem. Hitler pisze do generała Paulusa. Poddanie się jest poza dyskusją. Niemcy walczą do końca. Szósta armia zapisuje najważniejszą kartę w historii Niemiec. Le 26 janvier, 26 stycznia Armia Czerwona wkracza do miasta. Teraz to Niemcy muszą bronić każdego metra, każdego centymetra terenu. Szeregowy Yuri opowiada. Przeczesujemy ruiny. W piwnicach, w zgliszczach miasta, które zburzyli, siedzą przyczajeni, zarośnięte dzikusy. Nasze jednostki ścigają Paulusa. Mówi się, że przeniósł swój sztab do piwnic. 30 stycznia 1943 roku Hitler mianuje Paulusa marszałkiem. Nigdy jeszcze marszałek nie poddał się wrogowi. Hitler oczekuje, że Paulus popełni samobójstwo. Jego śmierć stałaby się początkiem mitu. 31 stycznia do kwatery głównej Hitlera nadchodzi ostatni meldunek. Rosjanie u wrót, poddajemy się. W Niemczech ogłoszono 3 dni żałoby narodowej. Hitler stara się przekuć tę porażkę na heroiczny gest w krucjacie przeciwko żydokomunie. Komunikat oficjalny głosi: ofiara 6. Armii nie była daremna. Ta armia stanowiła główną oś naszej historycznej misji i stawiła czoło szturmowi 6 radzieckich armii. Jej żołnierze zginęli, żeby Niemcy mogły żyć. 1 lutego 1943 roku. Ku wielkiemu rozczarowaniu Hitlera, feldmarszałek Paulus nie popełnił samobójstwa. Poddaje się tak jak jego generałowie. Zostają natychmiast pokazani przez Rosjan jako trofea. Aleksander Werth opisuje. Wygląd generałów nas zaskoczył. Wyglądają dziarsko, wcale nie są wychudzeni. Jedynie Paulus wyraźnie nie jest w formie. Bardzo blady, jakby był chory. Prawy policzek drga w nerwowym tiku. Pokazali nam go, żebyśmy mogli zaświadczyć, że nie popełnił samobójstwa, jak twierdzi niemiecka propaganda. Le 2 février, 2 lutego miasto jest wolne. Aleksander Werth relacjonuje, kiedy Rosja usłyszała nowinę, nie było wybuchu radości. Ludzie byli po prostu szczęśliwi, po raz pierwszy od wybuchu wojny. Wszyscy już wiedzą, że zwycięstwo nie będzie łatwe, ale nadejdzie. Nareszcie przekonali się, że tyle poświęceń i cierpienia nie było nadaremnych. Z ruin wychodzą cywile, którzy w piwnicach, kanałach i norach dających schronienie przeżyli 5 miesięcy walk.
Idą przez miasto martwych budynków, rozharatanych i wciąż zaminowanych domów. Szukają śladów swoich bliskich, wiadomości pisanych kredą na zwęglonych murach, nagryzmolonych karteczek przypiętych pineską do słupa. Mamo, przepłynęłam Wołgę i spróbuję dostać się do wujka Koli. Petia, dzieci są ze mną, całe i zdrowe. Likwidowani są kolaboranci i ostatnie gniazda niemieckiego oporu. Generał Czujkow może teraz obejrzeć agresorów. Długie kolumny jeńców wędrują na wschód, do obozów. Rumuni, Włosi, Węgrzy i Chorwaci idą obok swoich niemieckich sojuszników. Niewielu spośród nich zobaczy znowu swoją ojczyznę. Armia Czerwona podąża w dobrym kierunku. Od Berlina dzieli ją 2,5 tysiąca kilometrów. Zwycięstwo jest jeszcze dalekie, ale już widoczne. Wraz ze zwycięstwem pod Stalingradem Związek Radziecki wygrał bitwę o przeżycie i zmienił koleje wojny. Stalin nie jest już izolowanym przywódcą, który głośno domaga się wsparcia swoich angielskich i amerykańskich sojuszników. Nowa potęga Armii Czerwonej daje mu silną pozycję w przyszłych negocjacjach. Dla Stalina otwiera się pole dla posunięć strategicznych na mapie świata. Stalin natychmiast zagarnia chwałę zwycięstwa, ale dba też o podkreślenie zasług swoich najlepszych generałów. Żukow, Rokossowski i Czujkow zostają marszałkami, a nawet ministrami. Ale spośród żołnierzy walczących pod Stalingradem tylko mała garstka dotrze do Berlina. Wasylij Grossman pisze: tak bardzo się chce zachować na zawsze w pamięci to miasto, które dało swoim obrońcom triumfalną wolność. Miasto z tysiącami mężczyzn w watowanych marynarkach i czapkach uszatkach, z ludźmi zajętymi pracą dla wojny, którzy nie znają odpoczynku. Noszą bomby tak, jak niesie się chleb, którzy kłócą się i śpiewają. Ci ludzie utrzymali przez 100 dni punkt zaopatrzenia na Wołdze i przekroczyli szarą i ponurą rzekę. Oni wszyscy patrzyli śmierci w oczy. Pewnego dnia zaśpiewamy pieśń o tych, którzy spoczęli na dnie Wołgi. Bitwa o Stalingrad kosztowała życie ponad 800 tysięcy radzieckich cywili i żołnierzy oraz 400 tysięcy żołnierzy niemieckich, rumuńskich, włoskich, węgierskich i chorwackich. Ta najkrwawsza bitwa w historii stała się punktem zwrotnym II wojny światowej. Opracowanie wersji polskiej Małgorzata Józefaciuk. Czytał Radosław Popłonikowski.